Krzysztof Lijewski chodzi choć na tę chwilę do wykonania rzutu karnego. Tak dobrze udawało mu się to w meczu z Rosją. Rzucił dwa karne przeciwko Rosjanom. Zobaczymy, jak mu pójdzie tym razem. Popatrzmy. Lewa ręka, Lijewski. Drugie tempo niestety. Bramkarz rywali broni ten rzut. Krzysztof szybciutko zbiega, aby zmienić się z Adamem Wiśniewskim. Na to właśnie stać Alnasfana. Na pojedyncze spektakularne interwencje. Jedną, dwie, trzy w meczu. I Karol Bielecki. Karol Bielecki podchodzi teraz do piłki. Może to jest też taki mecz, w którym nasi zawodnicy mogą sobie popróbować rzutów karnych. I jeszcze karnego Bielecki w tym turnieju nie wykonywał. Uderzył bardzo, bardzo mocno, ale niestety nie trafił dobrze i proszę spojrzeć na powtórkę. Popatrzmy, Daszek, drugie tempo i trafia w bramkarza rywali. Nieprawdopodobne, co się dzieje z tymi rzutami z 7 metra? Pierwszy raz spróbował Daszek z rzutu karnego, podobnie jak Karol Bielecki. Przegląd wojska w tym elemencie ma Michael Bigler. Andrzej Rojewski też nie rzuca rzutu karnego. Coś nie niesamowitego. Cztery karne, żadnego niewykorzystanego w meczu z Arabią Saudyjską. No to ci historia. Michał Daszek, kolejna okazja. Może trafimy w końcu z 7 metra. No nieprawdopodobne. Co tu się dzieje? Nie wiem, jak to skomentować. Naprawdę taka niemoc w naszych szeregach. Mieliśmy 5 karnych niewykorzystanych. Czas wreszcie rzucić. Bartosz Jurecki 2 lata temu na Mistrzostwach Świata rzucał rzuty karne i teraz nie daje rady. Coś nieprawdopodobnego. Nie chce mi się w to wierzyć. Al-Safar, zapamiętamy to nazwisko. Tak, i to nie tylko jego brata, ale przede wszystkim Aliego Al-Safara, który broni w drugiej części.